Kowalewską, Rose Senza Spine, pod Grzegorzem Krawczykiem, z ósemką Negrin, pod Rastislavem Wenschem, to również jest gość z Czech, z dziewiątką Ciemiernik, pod Stefani Hessmans, z dziesiątką Parma, pod jockeyem Zdzisławem Licą. I to już jest koniec, wystartowały. Wszystko razem na razie. Zobaczymy, będą dwa razy tutaj pokonywać celownik. Za pierwszym razem to oczywiście nie jest tak szczególnie ważne. Ktoż tam pójdzie na prowadzenie? Wydaje mi się, że to Parma pod Zdzisławem Licą. Na pierwszym miejscu tam w czołówce jest także Iwo, ale poszła również księżna Vegas. Zaraz zobaczymy. I Ciemiernik debiutujący pod Stefani Hessmans. On zaatakował, poszedł do przodu. Skoczył pierwszy płot, blisko Parma, a blisko także jest księżna Vegas. No Ciemiernika troszeczkę wyniosło. Za chwilę będą pokonywać drugi płot. Prowadzi Parma. Parma, doświadczony Zdzisław Lica, wie jak tutaj jechać. Blisko niego trzyma się Paweł Pepna. Nie wymieniłem go jako Czech, ale oczywiście to też jest amator z Czech. Z tym, że on często jeździ w Polsce, dlatego jest tutaj jak gdyby stałe miejsce na Służewcu, ale na stałe, ale często oczywiście tutaj go oglądamy. On pracuje w tej chwili we Włoszech, ale jest Czechem oczywiście. Parma, księżna Vegas, Ciemiernik, w czołówce jest także Iwo, jest także faworyt Negril. Skoczyły kolejny płot. No nieoczekiwanie za stawką galapuje w tej chwili Noridion, który był tutaj mocno liczony. On widocznie źle skoczył któryś z płotów, ale wyścig jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Jeszcze do celownika bardzo, bardzo daleko. Z tyłu również wydaje mi się, że to troszeczkę źle skacze Sorin. Tak jest. On jest w tej chwili przedostatni. A cóż tam się dzieje na froncie? No Paweł Pepna zaczyna uciekać, księżna Vegas. A do celownika jeszcze jest dobrze ponad 1600 metrów. Paweł Pepna objął prowadzenie i księżna Vegas skoczyła jako pierwsza. Co tam się dzieje? Ciemiernik już ma troszeczkę dosyć. Dobrze się trzyma Iwo w czołówce, także dobrze galopuje Parma i dobrze skacze. A tam do czołówki stara się doszlusować jeszcze Sorin. Na razie Iwo z księżną Vegas. Księżna Vegas, Iwo na trzeciej pozycji, mocno bujany Negril. I zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Na czwartej pozycji Rose Senza Spine, to by była być sensacja. Tam jeszcze się trzyma, podszedł Noridion już do czoła stawki. No tak jest jechany bardzo ciekawie, ale ucieka Iwo. Na drugiej pozycji jest księżna Vegas, Iwo, księżna Vegas i tam Negril mocno bujany. Któż tam dalej, któż tam na czwartej pozycji, tam walka kilku koni. Bardzo ciekawy wyścig, nikt nie spasował, nikt nie odpadł jeszcze z walki. Ucieka, oj tutaj źle skoczył troszeczkę Iwo. Księżna Vegas, Iwo, księżna Vegas, Iwo. Jeszcze będzie jeden płot, tam Negril przepycha się do czołówki. Ale to jest jeszcze bardzo daleko. Księżna Vegas, Negril i Rosa Spine tam jeszcze. Ucieka w tej chwili, ucieka Paweł Pepna i księżna Vegas. Paweł Pepna, księżna Vegas, skoczył także Negril. I tam nieoczekiwanie ta Rosa Spine się włączyła do walki. No, ale ona trochę wyłamuje. Któż tam, księżna Vegas wygrywa ten wyścig, atakuje ją Negril, ale na trzeciej pozycji Rosa Spine. Czy tam jeszcze jakieś konie powalczą? Nie, chyba nie. Wygrywa zdecydowanie lekko księżna Vegas. Na drugiej pozycji Negril, na trzeciej jest Rose Spencer Spine i na czwartej kończy Noridon.